Ja nie mogę uwierzyć po prostu. Mamy prywatną plażę, nie? Jak oni już fajnie się bawią razem. To fajnie chrupie. Będzie z nich dobrana para. A co ty tam robisz? Nic. Nic. Wiesz, że jak dzieci mówią, że nic nie robią, to zawsze są kłopoty. Niedźwiedź poszedł tam zagadać, zapytać się, gdzie ewentualnie możemy się zatrzymać. I jak tam dojechać, nie? Tak więc widzę, że ten pan chyba faktycznie nam tutaj pomoże. Tu w prawo gdzieś. Mhm. A co, że on nas zaprowadzi? A to może damy radę. No dobra, okej. No ale to na pewno na płatne nas no, prowadzi. No na pewno, no to już dupa blada, bo na pewno nas weźmie na jakiś camping site. No dobra, nieważne, no to pojedziemy. Nie wiem, czy tu się da, bo tu takie widać jest dużo turystów. Stragany pod turystów są. Takie ładne sukienki. Niedźwiedź powiedział, że mi jedną kupi. No zaraz zapytamy, ile chce, jak kurwa, no, pasuje, no to zobaczymy. Dobrze, jak to... będzie dobre miejsce, no to możemy nawet tam troszkę zapłacić. Zobaczymy. No, to pójdziemy. A tu wodą mamy przepłynąć. Ty, no tu zarąbiste miejsce, jakbyśmy mogli tu zostać. O matko. Aha, żeby tam jeszcze wyżej. Piękne miejsce jest. Gdy to vanem, to tu kurwa nie wjedziesz. No nie. Jeny, zobaczcie, jak tu jest pięknie po prostu. Mamy przejście do tej małej plażyczki. Ała, 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 Jezu, to kuje. A cholera jasna. Uważaj, bo to kuje. Weź to, weź to jeden. Poczekaj. Ała. Dobra. Au, au. Ja się cała czepiam. Au, au, au. Sukienką. Jeny, mamy swoją private beach. Ja nie mogę uwierzyć po prostu. Mamy prywatną plażę. Nie bój się, Tobiaszku, spałeś. Musisz tak się powyciągać. No, popatrz. Mamy swoją prywatną plażę. To są po prostu niesamowite. Ty, faktycznie można iść do tej wody. No tak. Fajna woda. No, naprawdę można wejść. Salty? No tak, bo to takie backwater są, nie? Tak. Tutaj jest taka cofka, mimo że to jest rzeka, na mapie jest rzeka, ale tu morze cofa. Tak więc woda jest taka słodko-słona. Ocean, przepraszam. No pięknie. Wow. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. O, siku robię. To nie nakręcamy w tamtą stronę. Jeden, jak się cieszę, ale możesz już zgasić silnik, już nie odjeżdżamy stąd, nigdzie stąd nie jadę. I słuchajcie, żeby było jeszcze lepiej, żeby dopełnić tego szczęścia naszego, nie dość, że tu nikogo nie ma w zasięgu wzroku, nikogo, po prostu nikt tu nam nie przyjedzie głowy zawracać.
To my mamy, no osły są, tak, mamy osiołki, ale tam za palmą jest słup z internetem. Tak więc zostaje tu forever. A tutaj wspomniany przeze mnie słup. Wiecie, no potrzebuje internet, żeby choćby ładować dla was filmy i żebyście mogli oglądać. Tak więc takie miejsce jest dla nas bezcenne. Tam nie będę podchodzić bliżej, bo mały osiołek pije teraz od mamy mleko. Tak, nie będziemy przeszkadzać. I tam jeszcze troszeczkę kawałeczek przejdę. Jest jeszcze jeden. O. Czyli razem 4 osiołki. Bardzo zadbane te osiołki, muszę wam powiedzieć. Naprawdę fajnie wyglądają. Super. No pokaż się tutaj, mógłbyś podejść bliżej. No, maluszek już przestał jeść, to zobaczę, czy da podejść do siebie troszkę bliżej. O, dzień dobry. Bela, nie rób hałasu. Bela to szczeka na wszystkie zwierzęta, ale może nam się uda. No piękne są, super. Pokaż się maluszku. No taki maluszek, zobacz, śliczny. O, mama go broni. Zasłania go. Bela. No pokaż go. Bela. Taki fajny, tak. Super. Bela. No, chłopaczek. Młody chłopaczek. Bela, chodź tu. No to dawaj, bierzemy się do roboty. No fantastyczne jest to miejsce, no po prostu nie możemy się nacieszyć, jak tu jest pięknie i spokojnie, przede wszystkim to, że jest spokojnie. Już tu się zaczyna zachód słońca i tutaj niedźwiedź romantycznie przechadza się po tej pięknej plaży. Romantycznie. Właśnie, pełen romantyzmu, po prostu jak zwykle, jak to niedźwiedź. Tak? Aha, no to chrupki po prostu. Dzieci znalazły sobie chrupki. Poczekajcie, ja w drugą stronę. Patrzcie, jakie zaradne. Ojeny. Ale ty, wiesz co, Welę weź, bo żeby ona nie rzygała. Ja mi się wydaje, że oboje to nie jest dobre, wiesz? Bo powiem ci, Welę, zostaw to. To i może i smakuje, ale Tobi, nie jedz. Może Tobi to jest bardziej taki, wiecie, jego żołądek przyzwyczajony, Bela. Ale ona to nam zaraz będzie wymiotować. Proszę, przejdź się jeszcze romantycznie do końca plaży. Bela. No chyba ja muszę zaprezentować, bo on nie potrafi. Jak oni już fajnie się bawią razem. Tak? No będzie z nich dobrana para. No, zostaw ją.
dwóch rybaków przyszło teraz i będą ruszać na nocne, czy wieczorne, mogę powiedzieć, wieczorne łowienie ryb. A my dzisiaj też mamy rybkę, ale ze sklepu. Rybkę na kolację. Ciekawe, jakie ryby oni tutaj łowią. Może potem się uda właśnie kupić taką prosto z rzeki. Ja tu lubię, w ogóle uwielbiam ryby, muszę wam powiedzieć. Naprawdę nie wiem, czy dlatego, że wychowałam się w Świnoujściu, a w ogóle właśnie przy okazji powiem, że mój dziadek, tata mojej mamy, rodzice mojej mamy oboje, właśnie mieli wędzarnię ryb w Świnoujściu. Oni się osiedlili w Świnoujściu zaraz po wojnie i mieli wędzarnię ryb. Tak więc u nas ryby w naszej rodzinie to po prostu, słuchajcie, no to nie było tygodnia, nawet nie, dwa razy w tygodniu. Mamy gości. Tutaj chłopcy widziałam, że szli z końmi i zatrzymali się oczywiście pogadać. Voilà! Szef kuchni poleca ryba z brązowym ryżem i oczywiście mnóstwo warzyw do tego. A dzieci też jedzą rybkę, tylko z białym ryżem. Tutaj rybka właśnie, ugotowałam głowę i te wszystkie inne rzeczy, które tam już się nie da zjeść. Wiesz co, może pokażemy, jak one jedzą fajnie, co? Tobi, weź tu. Tobi. No pięknie. Teraz jedzą na wyścigi. No na wyścigi jedzą po prostu. O matko, matko, ale smaczne. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Tobie podniósł alarm i myślałam, że na tego konia, przecież całą noc jest tutaj koń, a tutaj mamy dwie świnki. O, i to całkiem takie grubaśne. Jedna, a tam dalej jest druga. No, ciekawe, czy będę mogła podejść bliżej do świnek. Dzień dobry. Dzień dobry. O Jezus. Tobi, nie. Tobi, zostaw świnki. No. Tak, hał. Ty mi powiedziałeś, że tam są świnki. Tak, powiedziałeś mi. Tobi, zaprzyjaźnia się z konikiem, który tutaj został na noc. I zobaczcie, ten koń ubrudził sobie nogi. No to oczywiście ja żartuję. On jest po prostu tak umaszczony, tak dziwnie. Nogi ma na samym dole takie ciemne, a i później tak przechodzi właśnie, jak widzicie, w takie jaśniejsze. Dziwne, nie? Ja nigdy tak nie widziałam po prostu tak umaszczonego konia. Spróbuję podejść do niego troszkę bliżej, o, żeby pokazać. Dzień dobry. No ładny jesteś. A tutaj dwie krówki, całkiem jak nasze domowe. Zupełnie nie jak te afrykańskie. Pięknie tutaj żeśmy się rozbili. No i oczywiście nie muszę mówić o tym, że była bardzo dobra, spokojna noc. Do 4 rano. Bo o 4 rano zaczęło się śpiewanie. Nawoływanie z meczetów i tutaj strasznie długo, nie tak tylko, że chwilę tam, w niektórych krajach to tak chwilę tam, jakaś taka krótka piosenka, a tutaj to jest godzinę normalnie. No ale nic to. Tak więc popatrzmy jeszcze raz na plażę. Super fajnie. Super, no woda mogłaby być trochę bardziej czysta, znaczy przejrzysta, ona czysta jest, tylko nie jest taka super przejrzysta. Już tutaj, o,
Ale ten spokój to jest po prostu bezcenny. Cisza, spokój. Wow. Powiem wam, że tak żeśmy za tym tęsknili po prostu. Tej fajna, tradycyjna łódeczka. Ale zobaczcie, jaką ma super kotwicę. Już idę bliżej pokazać. O proszę. Butelka wypełniona cementem. Widzicie? O. No i jest. Recycling. Ale tą łódeczkę można sobie wynająć, bo tutaj jest numer telefonu i to jest łódeczka dla turystów. Dzieci harcują tam po plaży. Bella jest w dobrym humorze, ładnie się z nim bawi. I tak latają w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Mamy już swojego konika zaprzyjaźnionego. Jak to fajnie chrupie. A niedźwiedź trzyma tego arbusa, żeby nie wpadł do piachu, nie? Tylko żeby właśnie on sobie mógł tak zjeść czyste. A w ogóle nie chciał ten koń pozwalać podejść do siebie, a teraz proszę bardzo, z ręki je. Jutro będę na nim jeździł. Nie? Mućka. Łysek z pokładu, idy. Ale już dzisiaj gorąco. Any good? A co ty tam robisz? Nic. Nic. Wiesz, że jak dzieci mówią, że nic nie robią, to zawsze są kłopoty. Coś tam niedźwiedź czyści, ale pewnie nam nie powie. No tak czy inaczej, tak wygląda u nas odpoczywanie. Zawsze jak się gdzieś zatrzymamy na dłużej, to znajdzie się coś do zrobienia. Daj mi tam tą puszkę. Którą? Tą drugą? To? Zobaczcie, jaki tutaj fajny dom jest. Jest wcześnie rano, więc jeszcze nie powstawali. Nie wiem, czy to jest dom na wynajem, czy na stałe tutaj ktoś mieszka. Widziałam, że tam taki starszy pan z zachodu, tak, z białą skórą mieszka, ale też była taka kobieta czarnoskóra i bynajmniej nie wyglądała na służbę. Takie ciekawe połączenie. Myślę, że wiele jest takich domostw tutaj w Afryce. No cóż, no tak bywa, nie? Ale bardzo ładna lokalizacja i fajny dom.
Tutaj woda schodzi i przychodzi, tak? Bo są pływy i odpływy. Tam skończył się wschód słońca, ale słońce się schowało za chmurką. No nie będę tam za długo tutaj stać, ale jest tam ładny taras i cały ten dom jest bardzo fajny. Chciałam tobie mu... O proszę bardzo, tak się robi zdjęcia po prostu swoim dzieciom. Chciałam zrobić jednemu i drugiemu razem albo osobno, już obojętnie. To się nie da po prostu. O, zero współpracy, zero współpracy. O, zero po prostu. Już się fajnie bawią, nie? Musiałam puścić smycz na chwilę i patrz, nie odchodzi, no. O. Proszę bardzo. Jakie zdjęcia, kurczę, ale o co ci chodzi? My chcemy się bawić, zostaw ją. Fajny poranek. Tutaj właśnie w tych krzakach, dokładnie gdzie stoję, tu gdzie jest ta plażyczka i na końcu takie krzewy, tam wczoraj Bella wyciągnęła rogi. Słuchajcie, ona wiecznie grzebie po prostu po krzakach i tam wyciąga coś, a to jakieś stare kości, a to coś tam i były rogi. A niedźwiedź tak marzył, on, ja już nie pamiętam od kiedy, nie tylko tu w Afryce jak jechaliśmy, tylko on zawsze mówi, że chce rogi. On takie rogi, tak mu się marzyły takie wielkie rogi na samochód i wreszcie ma te swoje rogi. Normalnie misja spełniona. Tutaj jak widzicie jest takie małe miasteczko i trochę takich straganów dla turystów i kilka takich sklepów, gdzie można zrobić zakupy. Tak więc jak byliśmy tam, obozowaliśmy te kilka dni, to tutaj niedźwiedź przychodził sobie spacerkiem i kupował bułeczki i takie inne rzeczy. No, całkiem przyjemnie, prawda? Swojskie klimaty, Mike. Takie swojskie klimaty, nie jest źle. Senegal, krupówki, mówi niedźwiedź. Ma więcej kultury i 100 razy tańsze. No ja bym nie powiedziała, że 100 razy tańsze. Nieprawda, bo tutaj naprawdę... W Polsce 2 funty musisz za kibel zapłacić na fucking krupówkach zajebanych. Bo górale to złodzieje, tak? Tak? A jak? I weź całą rodzinę, piątkę i masz 10 funtów za kibel. No dobra, ale tutaj też za wszystko chcą, żebyś płacił. Tak, ale więc... tu odlać się przynajmniej możesz za darmo. No dobra, no to tam to tak, ale generalnie rzecz biorąc za wszystko chcą, żebyś płacił i za wszystko płacisz więcej niż miejscowi i jak ty już masz białą skórę, to znaczy, że masz cholerę pieniędzy. Welcome to Africa. I to nam się bardzo w Afryce nie podoba, nie? Że po prostu te ceny są dużo bardzo zawyżone. Na białych. Na białych po prostu jak jesteś, masz białą skórę, no to znaczy, że jesteś bogaty, nie? Już dla nich tak to jest chodzący bankomat. I'm a millionaire. I didn't know that until I came to Africa. I've been told that. You know the millionaire, you millionaire. Tak, tak powiedział jeden z ludzi, których spotkaliśmy po drodze, jak powiedzieliśmy, że my nie mamy pieniędzy. Niedźwiedź powiedział, ja nie jestem milionerem, a on mu powiedział, nie, ty jesteś miliarderem. Myślę, że czas, żeby powiedzieć wam, jaki plan na dalszą podróż. Te nasze plany generalnie cały czas ulegają zmianie, bo właśnie mamy takie, wiecie, wzloty i upadki tutaj w tej Afryce i nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę chcemy jechać dalej, ale jeszcze kawałek dalej pojedziemy. Więc pojedziemy teraz do Gambii.
Gambia, dla tych, którzy są na bakier z geografią, jest tak wcięta w Senegal, tak więc wjeżdżając do Gambii trzeba wyjechać z Senegalu, wjechać do Gambii i znowu wjechać do Senegalu. No trochę to kłopotliwe, bo chcielibyśmy jakby unikać granic, zrobić jak najmniejszą ilość granic, bo po prostu te nasze doświadczenia z tych poprzednich no tak nas zmęczyły, że po prostu wiecie, no to taka wątpliwa atrakcja, a z tego co czytamy i rozmawiamy z innymi podróżnikami, no to niestety kurczę, nie jest lepiej. Czasem jest lepiej, wszyscy mówią, że najgorsza jest właśnie ta granica z Mauretanią, ale no, wcale nie jest dużo lepiej w innych miejscach. Zresztą zobaczymy. Będziemy przekraczać tą granicę dzisiaj albo jutro, więc zobaczymy jak będzie. Wyjeżdżając tutaj z tej plaży zgubiliśmy magnesik. Znaczy po tej stronie jest, bo to są magnesy, tak? Nie nalepka. Natomiast po drugiej stronie... Proszę bardzo, nie ma magnesiku. Niedźwiedź poszedł szukać, ale chyba nie znalazł. A, no już sobie ktoś kurczę wziął na pamiątkę. Wiecie co, że nie zgubilibyśmy tego magnesu, gdyby nie to, że niedźwiedź wpadł wczoraj na świetny pomysł, że on je ściągnie, bo one tak mocno tam już przywarły prawie z farbą, nie? I on mówi, a to ściągnę, niech sobie tam wyschnie. I cholera, jakby nie ściągnął, to by siedziały, nie? A tak wiecie, właśnie człowiek nieraz chce coś lepiej i kurczę, no. I wychodzi, jak cholera wychodzi, no, jak zawsze. No trudno, co zrobić? Jedziemy. Bela, do łóżka. Bela jak zwykle nie słucha. No dobra, na razie na takiej tam drodze to sobie może tutaj popatrzeć. A ona zresztą i tak później